TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. Mariusz, kibice Widzewa i Ruchu znają cię z polskich boisk. W tej chwili jesteśmy w Marsylii. Jutro mecz z Portugalią. Nie jest to dla ciebie za duży przeskok? Przeskok? Przede wszystkim fajnie, że tu jestem i no na razie nie udało się zagrać, ale gdzieś tam wiadomo, każdy też chyba mnie wspiera. Tylko wspomniałeś o kibicach Ruchu, kibicach Widzewa. Myślę, że każdy gdzieś tam jest ze mną, no bo ja też zawsze jestem z nimi, jeżeli coś się dzieje i myślę, że to jest fajna sprawa. Przeskok myślę, że nie, za dużo. Czyli też w drugą stronę nie będziesz miał problemu, żeby się kopać tam z kolegami na polskich boiskach po powrocie? Nie, zdecydowanie. No to jest gdzieś taki chleb powszedni i tam trzeba było na początku się pokopać, żeby móc się tu znaleźć. Wiadomo, to jest normalna sprawa, także tutaj, jeżeli się już skończą mistrzostwa, wracamy na ziemię i walczymy na polskich boiskach. Słuchaj, jesteśmy tutaj od 4 tygodnie już prawie. Czego ci brakuje najbardziej, powiedz? Czego mi brakuje najbardziej? No może troszkę, nie wiem, rodziny, czy mogę tak to nazwać. Nie wiem, czego mi brakuje. Mamy tutaj wszystko tak naprawdę. I naprawdę dobrze się tutaj czujemy, także no fajnie tutaj jest. Już długo tutaj jesteśmy na zgrupowaniu, no bo począwszy od gdzieś tam początku tego wszystkiego to 6 tygodni. Minęło wczoraj, to jest dosyć sporo w hotelach i na zgrupowaniu. Ale jakoś czas sobie organizujemy, także jest dobrze. Sobie powiedz, bo ja tak obserwując waszą grupę z zewnątrz, to mam wrażenie, że strasznie się ze sobą trzymacie. Jakie masz wrażenie? Jest szansa, że jeszcze coś pograsz? Szansa jest zawsze i liczę na to. Także moi znajomi, moja rodzina liczy na to. A czy się trzymamy? No widać to, tak jak mówisz. Widać to na każdym kroku, że jesteśmy ekipą, jedną drużyną i to jest chyba najmocniejsza siła polskiej reprezentacji. Nie? Bo jeżeli polska reprezentacja jest razem i trzyma się, no to może zdobywać wielkie rzeczy. No i na koniec jeszcze parę słów o kibicach. Niektórzy bardzo chwalą kibiców polskiej reprezentacji, niektórzy mówią, że nawet hymnu prosto nie potrafią zaśpiewać. Powiedz mi, czy jest duża różnica między meczami ligowymi, meczami reprezentacji, jak ty to w ogóle czujesz na boisku? No brakuje w meczach reprezentacji przede wszystkim jakiegoś takiego zorganizowanego dopingu. No to jest normalna sprawa i gdzieś tam od zawsze był to problem, ale wiadomo, że na meczach eliminacyjnych, kiedy to graliśmy u siebie, ta atmosfera była jeszcze lepsza, bo cały stadion wypełniony był naszymi kibicami, a tutaj nie może po prostu tak być, no bo albo jest 50-50, albo troszkę też kibiców jest neutralnych, no ale mimo wszystko udaje się stworzyć fajną atmosferę. Myślę, że najlepsza atmosfera była na meczu z Ukrainą, wtedy tych Polaków było najwięcej i naprawdę najbardziej było czuć ich wsparcie. Znaczy ja wiem ze swoich kontaktów, że sporo osób z Widzewa i z Ruchu wybiera się do Marsylii na jutrzejszy mecz. Chyba najlepszy prezent im zrobisz wchodząc tam w 85 minucie i strzelając na 4-0. No, myślę, że byłoby to dla nich duże przeżycie. Dla mnie na pewno też, ale dla nich taka radość, że można powiedzieć ich człowiek wszedł na boisko, gdzieś tam zagrał w mistrzostwach. I coś dla tej kadry zrobił, także miejmy nadzieję, że tak będzie. Tego sobie im życzę. Wielkie dzięki. Dzięki.